O kurwa. Nie! Nie! Nie, 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 nie. Ten, kto dobił, proszę o wyjście. Dziękuję. Będzie na stream, na tym, na nagraniu. Nie wiem, kto to był, ale okej. Da nam. Nie, ja tego nie przeżyję. O, jeszcze ich tu wie... O kurde. No to się pieprzyłem. Naprawdę mam tyle skrajnych perków, że to jest poezja. Walczę o życie, no walczę. Walka o przetrwanie. Kurwa, zamknięty. Proszę, żeby to było otwarte i żeby nie było zombiaków. Proszę. Uff. Czy to jest kościół? Jednego zombiaka nie mogę dotłuc. No dobij go! Dotłucz! Nie wiem, co tam się dzieje, ale... Nie mogę go dobić! Patrz tylko na mapie. Kawałek ci został. Zabity, Jezu. Kawałek ci został. Dobra, jeżeli tu nikogo nie będzie, to jestem ocalony. A co, po broni idziesz? Nie, tu jest kościół. Jest łazienka. Może będę żył. O, cię w dupę. Dobra, mogę iść spać na ziemi, jak chcesz. A sobie bourbon wypiję. Czekaj, muszę bandaż jeszcze zdjąć. Wylejemy jeszcze jeden bourbon rejestrzego. Dobra, zabandażuj, zdezynfekowane. Dobra, mogę iść spać na podłodze, jak chcesz. Dobra. Śpię już. Polecę na górę. Ja pierdzielę. Szok. O kurwa, szok. Szok i niedowierzanie. Zaraz się okaże, że mi się zaraz będą dobijać do tej, do tego kościoła. Tyle negatywnych perków to jeszcze nie miałem w tej grze, naprawdę. Dobra, 5:30, wstaję. Uff, dobra. Napij się.
Najgorsze jest to, że ja nawet nie wiem, gdzie ja padłem. Ja tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Dobra, jak wygląda mapa? Ty, padłem daleko stąd? Pamiętasz może? Gdzie padłeś? No. Gdzie... Jak masz ten kościół, nie? No, co jestem w nim, tak? Mhm. No. To jedź mapą w lewo. Powinieneś mieć takie pięć takich... A za fabryką? No. To takie pięć takich... domków. Garażów. No, może być ciężko, ale dobra. Po prostu tą ulicą cały czas prosto i... parę takich... magazynków. Spróbuję. Aczkolwiek muszę się chyba uzbroić delikatnie na dalszą podróż. Na pewno jakąś wodę muszę ogarnąć. Ja sobie siedzę. Myślę. Nie cwaniakuj. Poczytam sobie książkę o gotowaniu. Kolejna horda, kurwa. Mam dość, jak to do domu. Miłego. Poszukam nawet tych kluczyków tutaj, no bo to jest po prostu, to się w pale nie mieści. Tam wiesz, miłego, nie? Powodzonka. Aha, dowcipny jesteś bardzo. No ja tam sobie wróciłem. Dobra. Auto poświęciłem, ale wróciłem. No właśnie, auto poświęciłeś. Wcale nie jesteś lepszy. Już ty w dupę jak horda. Dobra, no to idziemy rozbierać twój samochód, ten zniszczony. Sam szukam samochodu. Tylko myślę, jak wymontuję szybę. No. Mam połowę szans, że ją wymontuję. Albo ją zbijesz. Albo ją zbiję. O, dobra, jestem już chyba niedaleko, ale widzę, że tu sporo zombiaków nadal jest. Kamień, naprawdę. Dobra, spróbujemy, najwyżej się wybije. Ale z którego ty wymontowujesz dokładnie? Z tego twojego zniszczonego, co już nim jeździć, nie jedziesz. Jego to jebał pies. Dobra, wzięte. I wymontowałem bez zbicia. Mówiłeś, że zombiaków tu nie będzie, tak? Powinno nie być. To odpowiedź brzmi, są i prawie mnie ugryzł chuj. Moja postać jest tak wolna, nie wiem czemu. Ale o dziwo mojej postaci nie widzę. No nie, dobra, widzę. Ty, ale nie ma mojej maczety, halo? Nie tykałem jej.
No dobra, jest. Przepraszam. Już cię miałem opierdalić. Czyli klasyk. Tak, bo ja wziąłem twoją maczetę, jak ledwo kurwa odjechałem z życiem. To mi na twojej maczecie zależało, nie? Oj no. Wiadomo. Dobra, ważne, że żyje. Oj. Dobra, muszę sobie znaleźć jakąś miejscówkę na odpoczęcie troszeczkę. Uff. Dobra, zażyj tabletki przeciwbólowe. Konsola do gier. Wędkarstwo tom pierwszy, to wezmę. Teraz po tom trzeci, nie wiem czy jest potrzebne. Oj. To było ciężkie, nie powiem, że nie. No ale z maczetą już się czuję lepiej. Włóż to. To możemy wywalić. Dobra, no to teraz problem taki, że muszę znaleźć samochód, żeby się dostać znów do bazy. Jak będziesz szedł taką, albo w sumie nie będę ci mówił w sumie, bo i tak nie znajdziesz tego, bo sam jechałem jakąś krętą drogą. Ale jak pójdziesz dobrą, to niedaleko powinieneś znaleźć zapalony samochód. Ten taki, wiesz, czarny, nie? Mhm. To powinieneś go znaleźć, on powinien mieć kluczyki w środku. Nawet mam parasol. Czekaj, jeszcze raz, co ty mówiłeś, że jak jadę główną drogą, tak? W sensie, czekaj, powiem ci. Jak masz na mapie tą taką grubszą drogę, nie? W sensie to autostradę. No nie tą autostradę, tylko tą, przy której na przykład teraz stoisz, nie? No. I pójdziesz tu prosto, w sensie... No jakby tam skąd przyszedłeś. Potem w prawo tym łukiem. No tym łukiem. Później właśnie pamiętam, czy to było lewo czy prawo. Wiesz co, ja sobie chyba ten samochód sam znajdę. Ale chyba tu prawo taki skręt. Nie, dobra, pamiętam. Tutaj drugi skręt w prawo. Tutaj jakby kręcisz, to jedziesz po prostu jakby prostą drogą, nigdzie skręcasz.
Tak nie patrzę w tej chwili, już powiem ci szczerze. I tak na której myśl powinieneś znaleźć to. Chwilę wezmę to, bo muszę przemontować. Zabawka dla kota? The fuck? A lutowałeś wszystkie te domki? Domki nie lutowałem. To jest w ogóle okno. Czy okno? Drzwi są zamknięte. Szuka, może gdzieś będzie. Pistolet DE. Pociski Magnum. Czemu nie samochód na przykład? To wiesz, tak znajdziesz podnośnik albo młotek. A kurwa, o kluczyk mam. Aha. Cała twarz, wybierz makijaż, pełny kamuflaż. Wojownik, nie, klaun. To bardziej pasuje, czaszka. Czaszka jeden, kurde. Dobra, idę spróbować szybę wymontować. Mam zestaw do szycia. Dobra, będziesz miał czym... Udało się chyba wymontować. Udało? Udało. Szyba tylnych drzwi do aut. Tylnia? No. No to tylnia to tak średnia. Bo tylnia aż tak na mnie kulała. Dobra, zabieram trochę jedzenia stąd. Okej. Dobra, montujemy. Mamy tu szybę jakości 100%. Powiem ci, że nie sądziłem, że mi się uda zdobyć ten samochód. I w ogóle przeżyć. A właśnie wiesz co, garnęłem? Że to nie ma różnicy, które, do których... Że jedyna różnica to jest taka, że zależy, czy ta szyba jest tylnia, czy przednia. No tak, ale samochody mają praktycznie takie same. Ja się tak, tylko teraz sobie robię podmiankę, nie? Bo tu na przykład jest masa takich 100%. Szansa powodzenia 65. Próbujemy. Dobra, wracam do bazy. Uszkodziły się. O ile teraz dojadę. Ja sobie wziąłem chujowego kierowcę, czy mi się wydaje? Tak, niedzielny kierowca. Więc aktor teraz, to ty będziesz prowadził. Dobra, wiesz co, kurwa. Chciałem wymontować parę razy, ale... Rozjebałeś szybę. Nie, po prostu spróbuję drzwi tylnie wymontować, ale kurwa nie idzie. Kurwa, za którym razem? Napalnikiem czy czym? Trzeba szyba tylnie i drzwi. Nie, kluczem tym, czekaj. Ale ja wolno jeżdżę, ja pierdzielę. Ale żyje i to jest najważniejsze. Najpierw muszę szybę wymontować. Ale ja tu kurwa podmianki robię. Jakby co te rzeczy później będę zbierał, nie?
Spoko, luz. Ja próbuję przeżyć nadal. Tych zombiaków trochę jest na tych ulicach. Niby mógłbym te drzwi chyba naprawiać, ale... Jak umiesz, to naprawiaj. Serio, aktor, nie wiem, jak ty rozjebałeś tamten samochód. Nie wiem, serio. Wziąłem te lepsze drzwi, dobra. Nie mam pojęcia, jak ty to rozjebałeś. Już drugi samochód załatwiłeś. Jestem po prostu super kierowcą. Dobra, udało się zamontować. Kurwa, ja na maksymalnie dwójce jeżdżę. Podnosimy. Montujemy szybę tylnią. O ile się nie zbije. Jak się zbije, to nieźle. Ale się nie zbiła. Dobra, jestem już prawie przy głównej drodze naszego wjazdu. Nie mam podnośnika, więc nic innego nie wymienię. No wybacz, ja się ratowałem. Walczyłem o życie. A tam... I tak jestem z siebie dumny, że mi się udało. Jak ty obejrzysz, jak sobie obejrzysz, kurde, odcinek z tego, to zobaczysz. Drzwi przednie prawe. No zgasł mi samochód jeszcze przed samym wjazdem do lasu, no bez jaj. W sensie ty jedziesz z jakimś innym samochodem, co nie? Mm-hmm. To dasz mi go do sprawdzenia, to zobaczy. Już, kurwa, mechanik. Już, udzieliło mu się. Już wszystko chcę rozmontować. Wsadzi mi jakieś stare, kurwa, wahacze i tak dalej. Silnik rozjebie. A potem powie, panie, przecież taki przyjechał. Ja już was znam, mechanicy. Kurwa, zobacz sobie, jak wygląda ten rupieć, który próbuje rozmontować. Się boję. To ci zaspoileruję już, kurwa. Widzę. Nie masz drzwi. Jakby co, ja to poprzenoszę. Czekaj, szyba przednia prawa. Muszę coś wyrzucić. Ja chyba zostawiłem kluczyki w środku? Tak, zostawiłem kluczyki w środku. Nie zwracaj uwagi na te leżące tu rzeczy. Do tego też zostawię kluczki w środku. Dobra, ja tutaj robię... Chyba tylnia. Dobra, a jak ten samochód? I drzwi przednie prawe, muszę wymontować chyba przednia prawa. Tu jest silnik 23%, ale tak, tłumik 100. Opona przednia prawa 100, opona tylna lewa 100. Hamulec przedni prawy 100. Tylni lewy 100, tylni prawy 100. Zawieszenie przednie lewe 100. Dobra, lecę na ryzyko, najwyżej wmontuję jakieś inne, stabilniejsze. Maska 98, szyba przednia 100. Uuu, dobra, udało się. Opisz sobie ten, oprócz silnika tu jest zajebiście. W sensie wiem, tylko robię tutaj demontaż tego tutaj. Żeś go kurwa chyba trochę upgrade'ował, co? No, chwilowo muszę drzwi przednie prawe wymontować. I szybę przednią prawą. Bo tu nie ma w ogóle. No, bo ją wyjąłem. Bo muszę wyjąć szybę, żeby móc wstawić drzwi. Te mam tu, te powinno być w lepszym stanie. Bierit. I do montażu. Ja zauważyłeś to, że znów ja kolejny samochód przywiozłem, a ty kolejny straciłeś? Ej, ale ci upgrade'uję ten. Lepiej się naucz jeździć, bo ja mam niedzielnego kierowcę, więc lipa trochę.
No sobie zobacz w tym momencie, jak tam ten samochód wygląda. Wszystko Właśnie na czerwono. znaczy nie ten, tylko ten drugi. Tak, najpierw tego zobaczę. Ja pierdolę. Stan techniczny 46%. Ja czemu nie weźmiesz części silnika? Z tego? Wiesz, podnośnik chyba. Nie. A mogę normalnie? Ja Aha. To zaraz wyjmę. I możesz silnik naprawić w tym. To zaraz wyjmę. Zobacz sobie ten stan. 79%, ale silnik tu bardzo kuleje. Wiem. Zaraz jakby po wymontuję i tak dalej. Mówisz silnik, tak? Mhm. Weź części silnikowe. Naprawa pojazdu poziom 4, ja mam 3. No. Potrzebuję tomu drugiego. Ale... Bo tak to będzie to mozolnie szło. A ile masz procent? Mam chwilowo naprawa pojazdu poziom 4. Brakuje mi jeszcze tak z 3/4. No to średnia. Premia doświadczenia to 125. Zobaczymy, czy przyjdą. Się zastanawiam, mówię. Z tamtego samochodu coś tykać, czy ci go zostawić? Ten niebieski? Zabieraj wszystko, jak leci. Czyli poupgrade'ować ten tutaj, jaki mamy. No, tak? Tylko też dobrze, wiesz, przydało, żeby mieć taki na wypady, nie? Szyba przednia, lewa. Tu widzę, że w sumie trochę rzeczy jest fajnych. No, żeby to musiałbyśmy przywieźć 4. samochód. Bo Dobra, mówię... ej, wiesz co, to może zostaw na razie tego Chevier'a. W sensie ja to w wolnym czasie pojadę, może jakiś inny poogarniam, przywiozę sobie i tutaj porobię z tym. No. Będę Musimy mieć miał... jeden samochód na wypady, a jak weźmiemy zaraz tego, to go rozpierdolimy. Chociaż tu wiele fajnych rzeczy jest, nie powiem, że nie. Nie powiem, fotele ma niezłe. No. Szyby też, drzwi też w doskonałym stanie. Tylko ten podnośnik nieszczęsny. Mi wszystko rujnuje. Myślę, czy coś jeszcze mogę. Tylnie prawe. To co? Czekaj, szyba tylnia prawa. Wymontowujemy. Jak usłyszysz, że się szyba zbiła, to... To tylnik znaczy, prawy. Że masz przerąbane. Nie, bo jeszcze mam tutaj parę sztuk. Dobra, tu jest szyba w dobrym stanie. Teraz wymontowujemy drzwi. Dobra, tylko żarcia przywiozłem. A, muszę się iść napić. Uwierz mi, tego samochodu do następnych nagrywek już nie będzie. Jeszcze palnikiem będziesz musiał go pociachać. No, palnikiem, tylko bez maski to nic nie zrobię. O, to do palnika jest potrzebna maska? Znaczy do jednego, tak, drugiego nie. Do spawania jest potrzebna chyba. Ogólnie jest trochę potrzebna, zależy do czego, nie? Samochody to moja pasja. W tej grze Ciekawe to od moja kiedy. pasja. W tej grze to moja pasja.
Dobra, parasol trzeba złożyć. Robiło się to w sposób... Dobra, szyba tylnia prawa nie pękła. Wyrzucamy. I idziemy wymontować. Dobra, ale my to się już tutaj chyba pożegnamy. No nie? Bo ty chyba tam gdzieś lecieć musisz? No już spać, jakby nie patrzeć to na rano do pracy, więc... No. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro Asaktor. Siemanko. Trzymajcie się. Hej, hej.